W rok akademicki 2013-2014 Politechnika Opolska weszła koncertowo. Nie tylko ze względu na miejsce inauguracji, ale przede wszystkim znakomitych gości. Pierwsze skrzypce jak zwykle grali studenci pierwszego roku, w tym 150 Erasmusów, czyli studentów z wymiany zagranicznej, którzy przyjechali do Opola, aby posmakować życia i nauki w egzotycznym dla nich zakątku świata. Kontakty międzynarodowe to specjalność Politechniki. W październiku koordynowaliśmy historyczne podpisanie umowy pomiędzy Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych a portugalską odpowiedniczką konferencji, otwierającej przed nami olbrzymie możliwości, w tym brazylijski rynek edukacji. Współpracujemy zarówno z naszym najdalszym europejskim sąsiadem, jak i tymi najbliższymi, przewodnicząc od listopada konsorcjum Progres 3, zrzeszającemu uczelnie Polski, Czech i Słowacji. Wśród naszych najbliższych geograficznie partnerów są także Ukraina, Rosja i Niemcy, których ulubione przysłowie "kto daje, temu będzie dane" sprawdziło się podczas grudniowej uroczystości wręczenia medali, krzyży, zasług i nagród. Najpierw rektor profesor Marek Tukiendorf przyznał laury pracownikom uczelni, a potem sam odebrał złoty laur umiejętności i kompetencji, przyznany mu w styczniu przez Opolską Izbę Gospodarczą. Uczelnia jest przecież blisko biznesu, współpracuje z nim i wskazuje najlepszych. Nagrody odebrali także studenci zrzeszeni w największym polskim oddziale AZS, którzy startowali w najtrudniejszej konkurencji sezonu. Plebiscycie na najpopularniejszego sportowca Politechniki. Dzięki wypracowanej na bieżniach i w siłowniach formie, doroczny bal sportowca, podczas którego wręczono wyróżnienia, trwał do samego rana. Z uroczystych spotkań płynnie przeszliśmy do sportowych zmagań. Najpierw na 6. Akademickich Mistrzostwach Opola w pływaniu o puchar rektora Politechniki, rozegranych w styczniu w wodnej nucie, potem na Akademickich Mistrzostwach Województwa Opolskiego w narciarstwie zjazdowym i snowboardzie, rozegranych w lutym w Zieleńcu na sztucznym śniegu, lecz w duchu prawdziwej rywalizacji. Okazuje się, że mróz interesuje nie tylko naszych narciarzy, ale i naszych naukowców, którzy w jednej z najnowocześniejszych placówek w tej części Europy, Laboratorium Materiałów Budowlanych na Wydziale Budownictwa, badają między innymi mrozoodporność betonu. Laboratorium otrzymało w tym roku prestiżową akredytację, podobnie jak Laboratorium Oceny Stanu Technologicznej Warstwy Wierzchniej na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki, gdzie zagadnienia powierzchni przedmiotów traktowane są zdecydowanie niepowierzchownie. Podczas gdy w jednym laboratorium badano niezmienny beton, w innym powstał zmieniający się, czyli rekonfigurowalny pojazd. Motoryzacja zna już Rosomaka, Tarpana i Jaguara. Przyszła pora na kameleona, skonstruowanego przez studentów Wydziału Mechanicznego. Przeznaczony do szkolenia młodych mechatroników pojazd szybko stał się maskotką uczelni. A jeśli mowa o mistrzowskim dostosowaniu się, jak kameleon, do trudnych warunków, trzeba wspomnieć o niepełnosprawnych paniach Lady D, które podczas lutowej gali na przyjaznej niepełnosprawnym Politechnice zostały wyróżnione za swoją niezłomność. Nie od dziś przecież wiadomo, że tak zwana słaba płeć to bardzo silni gracze. Dlatego zależy nam na studentkach. W kwietniu razem z Fundacją Perspektywy poprzez start w biegu w kasku zachęcaliśmy dziewczyny do startowania na studia techniczne. Czyż nie do twarzy im w bieli? Nie tylko dziewczyny namawialiśmy na studia, także w czasie salonu maturzystów i licznych targów edukacyjnych, od Zduńskiej Woli po Rio de Janeiro. Nauka nie zna przecież granic, również wieku, stąd wśród posiadaczy naszych indeksów było w tym roku ponad 350 słuchaczy dziecięcej Politechniki Opolskiej. Kto wie, kiedy dorosną, być może włączą się już jako fachowcy z dyplomem Politechniki w zapoczątkowaną w kwietniu na naszej uczelni polsko-portugalską ideę bezpieczeństwa energetycznego Europy. Albo wybiorą karierę naukowca, jak 25 kolejnych doktorów i doktorów habilitowanych,
wypromowanych przez majowe święta uczelni i zorganizują równie udane konferencje naukowe, jak te, które w niemal wszystkich dyscyplinach odbyły się w tym roku akademickim na Politechnice. Maj był dla Politechniki prawdziwym maratonem zwycięstw. Wygrywaliśmy na lądzie i w wodzie. Tymczasem miasto panowali studenci, wywracając jego spokojny rytm do góry nogami, a naszą uczelnię opanowały roboty, które przyjechały z całej Europy na Opolski Festiwal Robotów, aby się ze sobą ścigać, walczyć i popisywać innowacyjnością. Czerwiec otworzyliśmy wielkim piknikiem naukowym w ramach 12. Opolskiego Festiwalu Nauki. Chwilę potem gościliśmy wiceministra zdrowia Sławomira Neumanna, który zaaplikował nam zastrzyk informacji o nowej ustawie dotyczącej służby zdrowia i asystował przy podpisaniu ogólnopolskiego klastra medycznego. Nasz chór jak zwykle oprawił artystycznie odsłonięcia kolejnych gwiazd w opolskim rynku. Ślad w historii nauki i gospodarki ma szansę odcisnąć także zapoczątkowany w czerwcu klaster Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji. Gościem specjalnym wydarzenia był wiceminister infrastruktury i rozwoju Adam Zdziebło. Rok akademicki zakończył się inauguracją Instytutu Jogi i Ajurwedy, czyli jedynego w Polsce Centrum Współpracy Polska-Indie. Po działającym już ponad 5 lat najlepszym europejskim Instytucie Konfucjusza to drugi nasz azjatycki partner. Jednak biorąc pod uwagę liczbę podpisanych przez nas umów o współpracę, widać, że Politechnika Opolska jest zorientowana nie tylko na Orient, jest otwarta dla wszystkich. Politechnika Opolska –